Witajcie pomadowe świry. Ja jestem Birgaz, witam Was na moim kanale i cieszę się, że jesteście ze mną. Dzisiaj testujemy kolejną pomadę do włosów, a będzie nią Dame Good Soap Company Pomade. Zapraszam. Cholernie dobra pomada, jest to pomada woskowa. I jest to chyba jedna z takich najbardziej naturalnych i najzdrowszych dla naszych włosów pomad woskowych, ponieważ w składzie zawiera praktycznie same olejki i wosk pszczeli. I teraz na samym początku chciałbym powiedzieć, że oczywiście w porze wiosennej czy letniej najlepiej używać pomad wodnych, ewentualnie jakichś lekkich past czy glinek na bazie wody, ponieważ wiadomo, że pomady woskowe mogą nieco tracić swoje właściwości, szczególnie jeśli są wystawione na oddziaływanie, powiedzmy, promieni słonecznych, tak? Ten wosk może się troszkę topić, powiedzmy, pomada z mocnym chwytem może nagle zamienić się w pomadę ze średnim chwytem. Natomiast myślę, że nie będzie problemu, żebym przetestował ją w tym momencie, tą pomadę. A to z tego tytułu, że generalnie cały dzień spędzam w budynku, w biurze, także moje włosy nie są w żaden sposób nastawione na oddziaływanie wysokich temperatur i słońca. Także myślę, że ta recenzja powinna być w miarę wymierna i adekwatna. Opakowanie oczywiście bardzo minimalistyczne. Jak widzicie, jest to po prostu metalowa puszka z dwoma nalepkami. Z przodu mamy nalepkę mówiącą o tym, że jest to pomada naturalna, że jest świetna i że jest wyrabiana metodą handmade, czyli ręczną. Mamy tu też adres strony internetowej, rok założenia firmy i opis. Pomada powinna dawać nam lots of hold, czyli dużo chwytu, czyli pewnie chodzi tu o mocny chwyt, i lots of shine, czyli wysoki połysk, dużo połysku. Z tyłu mamy oczywiście skład pomady i logo producenta. Puszeczka ma 80 gramów. Po otwarciu pomada wygląda w ten sposób. I tak jak wszystkie produkty Damn Good Soap Company, jest zalana po prostu po brzegi. Kolor ma taki żółty, miodowy. I na pierwszy rzut oka przypomina balsam do brody. Także czasami nie pomylcie się kiedyś i nie nałóżcie pomady na brodę. Tego raczej się nie powinno robić. Chociaż z drugiej strony, jeśli ona ma tak naprawdę skład podobny do balsamu, kto wie. Jeśli chodzi o zapach tej pomady, jest on bardzo świeży, taki rześki. I chyba głównie są to nuty leśne, tak mi się wydaje. Tak, nie mamy tutaj żadnych zapachów takich perfumowanych w składzie, więc domyślam się, że na pewno pomada będzie pachnieć drzewem sandałowym i bergamotą. I chyba właśnie taki zapach ma. Jeśli mieliście kiedyś balsam do brody właśnie tej marki The Woods, to zapach pomady jest bardzo podobny. Jak dla mnie bardzo, bardzo fajny, świeży, przyjemny, nie męczy. Dobra. Pomadę wybiera się dosyć ciężko, szczególnie jeśli nie podgrzejemy wcześniej puszki albo nie wiem, nie zostawimy chwilę pomady na słońcu, to ona się nie roztopi, chociaż ja nie jestem szczerze fanem tego typu rozwiązań, wolę jednak troszkę się namęczyć i tę pomadę wybrać. Także generalnie troszkę siły trzeba włożyć, żeby ją wybrać z opakowania. Wygląda w ten sposób, jak taki wosk. I rozsmarowuje się też jak taki wosk czy balsam. Jest dosyć lepka. Podczas rozsmarowywania w dłoniach stawia delikatny opór, ale po rozgrzaniu już jest bardziej przyjazna. Jak widzicie, ręce bardzo się świecą, co może sugerować o tym, że włosy również będą miały wysoki połysk. Dobra, nakładamy pomadę na włosy.
Dzisiaj próba na włosach suchych właściwie będzie to jedyna próba, ponieważ tak jak wcześniej mówiłem, staram się nie nakładać pomad woskowych na mokre włosy wilgotne, ponieważ według mnie mija się to z celem. Nie ma to większego sensu, ponieważ tłuszcz i woda się nie lubią, więc będziemy nakładać pomadę tylko na włosy suche. Myślę, że jeszcze trzeba troszkę dobrać tej pomady. Pamiętajcie zawsze, żeby pomady woskowe dobrze wetrzeć w całą powierzchnię głowy, we wszystkie włosy. Bo jeśli będziemy ją wcierać tylko z wierzchu, to możemy nie uzyskać pożądanego efektu. Wcieranie tej pomady we włosy nie jest jakieś strasznie skomplikowane i muszę powiedzieć też, że nie jest jakoś strasznie trudne. Co prawda lekki opór oczywiście wyczuwamy, ale nie ma tragedii. Dobra, myślę, że włosy już załapały pomadę. Ja sobie teraz zmyję ją z rąk. Jakiś tu jeden pojedynczy włos wyrwałem, widzę. I zaraz będziemy się czesać. Jak się domyślacie, zmywanie pomady z rąk nie jest łatwe. Powiedziałbym nawet, że jest dosyć trudne i takie trochę nieprzyjemne. Na szczęście porządnie namydliłem ręce. Wytarłem swój ręcznik przeznaczony do pomad woskowych, o którym wspominałem przy okazji recenzji Ruzel Pink. A teraz spróbujemy sobie uczesać włosy. Zobaczymy, jak będzie z chwytem tej pomady. Ponieważ nie wiem, czy to lots of hold faktycznie przekładać się będzie na chwyt. W internecie krążą opinie, że jednak ta pomada ma dosyć średni chwyt, ewentualnie nawet lekki czy słaby. Zależy, jak to tutaj ujmiemy. Myślę, że tutaj z uczesaniem włosów nie ma najmniejszego problemu. Grzebień przechodzi przez włosy jak masło. Nóż przez masło, tak to chciałem powiedzieć. Ciepły nóż przez masło. Okej, myślę, że włosy miałbym uczesane. Nie będziemy tutaj nic kombinować. Myślę, że taki klasyczny slick będzie dzisiaj moim wyborem. Bez żadnych pompów dodatkowych. Dobra. Ależ ta pomada nadaje połysk. Nie wiem, czy to widzicie. Mam nadzieję, że tak. Jeśli ktoś jest greaserem, fanem wysokiego połysku i takich lekko, a może nawet nie lekko, tylko tłustych włosów, to myślę, że ta pomada mu się spodoba. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z chwytem. W każdym razie połysk jest niesamowicie wysoki. Tak prezentuje się nasza pomada po całym dniu na włosach. Jak widać, włosy rozpadły się i to dosyć konkretnie. W tym momencie fryzura wygląda nawet dosyć nieciekawie. Wygląda, jakbym po prostu miał tłuste, nieumyte włosy. Oczywiście połysk faktycznie jest wysoki i tego się spodziewałem, że on jakby nie zniknie. Natomiast myślałem, że pomada będzie miała troszkę mocniejszy chwyt, a tutaj ten chwyt nazwałbym do pewnego stopnia średnim, a potem już lekkim czy słabym, ponieważ jakieś kilka godzin faktycznie ta fryzura się trzymała. Potem zaczęły trochę boki odstawać, a na końcu już przy silniejszych ruchach głową faktycznie efekt był taki. Plusem tej pomady jest oczywiście to, że nie zasycha, ponieważ jest to pomada woskowa. I to, że mamy możliwość ponownej
stylizacji włosów, to znaczy możemy sobie je spokojnie w ciągu dnia przeczesać, ułożyć na nowo. Natomiast szkoda, że ten chwyt jest właśnie taki dosyć słaby. Spodziewałem się, że może tutaj uzyskam coś w stylu Ruzel Pink. Natomiast, no Tak niestety. więc Więc podsumowując naszą cholernie dobrą pomadę. Opakowanie dosyć minimalistyczne, ale fajne, takie eleganckie, proste, męskie. Zapach pomady naprawdę przyjemny, świetny, tak jak balsamu tej samej marki. Zapach taki leśny. Jest to połączenie, tak jak mówiłem wcześniej, nut zapachowych bergamota, drzewo sandałowe i patchouli. Także bardzo przyjemne, świeże. Samo wybieranie pomady średnio trudne. Trzeba dobrze ją rozetrzeć w dłoniach i porządnie wsmarować we włosy. Bardzo dobre jest to, że są tu same naturalne składniki, co oczywiście jest dużym plusem tej pomady. Co do efektu, no to tutaj faktycznie chwyt troszkę zawodzi, to znaczy myślałem, że będzie mocniejszy. Myślałem, że będzie to pomada może bardziej w stylu Ruzel Pink, ewentualnie Murray's Superior. Natomiast jest to bardziej pomada ze średnim, ewentualnie lekkim chwytem. Połysk oczywiście jest bardzo wysoki. Tutaj nie mam absolutnie żadnych wątpliwości co do tego. Od czasu do czasu powiem szczerze, że lubię nałożyć sobie takiego tłuściocha na głowę. Natomiast w sezonie letnim, gdy świeci słońce, ta pogoda jest bardzo ładna. Ta fryzura może nie wyglądać do końca schludnie. To znaczy, chodzi mi właśnie o ten wysoki połysk. Oczywiście znajdą się osoby, którym to nie przeszkadza i które lubią tego typu pomady. Natomiast ja chyba na co dzień nie mógłbym jej używać, ponieważ na dłuższą metę chyba przeszkadzałby mi ten wysoki połysk. Jest według mnie, dla mnie osobiście, troszkę zbyt wysoki. Komu bym polecił tą pomadę? No na pewno osobom, które lubią bardzo wysoki połysk. Bardzo wysoki połysk. I to chyba tyle. I naturalność, może tak, bo oczywiście tutaj skład jest bardzo fajny i przemawia za tą pomadą. Gdyby jeszcze, powiedzmy, Holendrzy chcieli poprawić chwyt w tej pomadzie, to uważam, że byłaby to jedna z lepszych pomad woskowych, naturalnych, o wysokim połysku i właśnie wysokim chwycie. Tutaj tego chwytu trochę mi zabrakło i to jest chyba jedyna rzecz, do której bym się przyczepił. Aha, no i właśnie, jeszcze zmywanie. Zmywanie pomady z rąk i z włosów jest dosyć ciężkie, ale tutaj oczywiście, jeśli użyjemy szamponu odpowiedniego i odżywki, to pomada z włosów zejdzie. Ja pomadę mam ze sklepu thegent.pl, także tam Was odsyłam, zostawię Wam link w opisie. Dajcie znać, co sądzicie o tej pomadzie, czy już jej używaliście, czy nie. Jeśli macie jakieś spostrzeżenia, komentarze, uwagi, zapraszam do komentowania na dole. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału oraz do obejrzenia innych filmów, które się tutaj pojawią. Z mojej strony to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Polecam sprawdzić tą pomadę właśnie osobom, którym zależy na wysokim połysku, w miarę naturalnym, właściwie naturalnym składzie i takim, powiedzmy, średnim, lekkim, nie połysku, tylko chwycie.